więc witam Was w trudnej wersji Hey Joe. Mam nadzieję, że osoby, które włączają to nagranie, są na tyle zaawansowane, że wiedzą, co to są pull-offy, co to są hammerony i co to są slajdy, ponieważ takie techniki będą tutaj wykorzystywane. Więc potraktuję Was jak naprawdę zaawansowanych uczniów i po prostu Wam pokażę, jak to zagrać, ok? Tabulatura Wam się wyświetla. Jeśli chcecie uzyskać dostęp do tabulatury, no to będę musiał Was niestety zmotywować do tego przyjazdu do Wrocławia. W związku z tym, jeśli będziecie chcieli tą tabulaturę, będziecie musieli wysłać mi fotę na biuro@nauczsiegrać.pl z wypełnioną kartą zgłoszeniową. Wtedy Wam powierzę, że faktycznie przyjedziecie i wtedy mogę Wam wysłać tabulaturę. Ok? Dobra, więc jedziemy. Kładziemy sobie trzeci palec na trzecim progu na strunie drugiej. Uderzacie równocześnie strunę pierwszą i drugą i robicie slajd na piąty próg. To jest nasz pierwszy takt. Ale w tym pierwszym takcie macie jeszcze powrót, czyli po zrobieniu slajdu uderzacie drugi raz, ale wracacie trzecim palcem z powrotem na trzeci próg, czyli trzeci, piąty, piąty, trzeci. Ok? Następnie macie pull-offa z drugiego progu na strunie trzeciej i na koniec drugi próg na strunie czwartej. Ok? Czyli mam slajd, slajd, legato i dźwięk E. Oczywiście powtórzcie sobie kilka razy ten takt. Ok? Lecimy dalej. Po zagraniu pierwszego taktu wchodzi sobie akord E-dur, ale będziemy go grali na tej zasadzie, że będziecie uderzali sam szósty bas, później sam piąty bas i później macie resztę strun od akordu E-dur, ale zagracie je du, du, dura już w biciu, tak? 6, 5, du, du, dura, 6, 5, du, du, dura. Zagram Wam od początku. 6, 5, du, du, dura. Następnie wchodzi na palm mute, czyli przy tłumieniu ręką przy mostku strun. Gramy sobie slide z czwartego na piąty próg. Dwoma palcami. Drugi i trzeci palec na czwartym progu, na strunie piątej i czwartej. Szósty bas. Powtórzenie piątego. I wymieniamy to cały czas z szóstym basem, czyli slide 6. Początku. Slide, slide, pull off, E-dur, 6, 5, du, du, dura, slide, bas szósty, powtórzenie piątego progu, bas szósty i czwarty próg. Następnie znowu łapiemy akord E-dur, to jest takt trzeci, 6, 5, du, du, dura. I sama końcówka. Kładziemy sobie poprzeczkę na progu siódmym od czwartej struny. Robicie sobie hamera z siódmego na dziewiąty, trzecim palcem. Następnie uderzacie równocześnie to, co trzymacie pod poprzeczką, drugą i trzecią strunę razem. Czyli hammer, pam. Drugi raz to samo. I na koniec uderzacie dziewiąty próg na strunie czwartej, czyli hammer, hammer, pam, pam. I kiedy zagracie tą dziewiątkę, czyli ten dziewiąty próg na strunie czwartej, robicie sobie jeszcze slajd z powrotem, zjeżdżając strunami w dół. Posłuchajcie. Ok, gramy w takim razie intro, czyli tą naszą pierwszą linijkę, tylko i wyłącznie jeden raz, ale w bardzo wolnym tempie. Razem. 3, 4. 6, 5. Pamiut. 6, 5. I trochę szybsze tempo. Razem. 6, 5, du, du, góra. 6, 5, du, du, góra. Ok, mam nadzieję, że intro wychodzi. Przechodzimy do zwrotki. Dla siebie.